Dobra, zacznijmy, bo to nie ma co, bo to nie będzie więcej chętnych. Słyszeli, że wygraj prowadzi, więc no, na czas się cofali. Okej, o czym będę mówił? Zasady bezpieczeństwa będą omawiał wszystkie klocki, z których składa się CQB. CQB zaczyna się budować już od postawy człowieka, który bierze udział w operacji. I później bezpieczeństwo 360 stopni, zaskoczenie, dynamika, agresja. To jest to, co, czym się trzeba wykazywać, nawet w ogóle w walce, ale szczególnie właśnie w CQB, gdzie są małe tereny, małe odległości, bardzo szybko czas płynie. W ciągu jednej minuty bardzo zmienia się sytuacja. Wejście do pomieszczeń, czyli będę omawiał to, co jest jakby kwintesencją CQB, przynajmniej w ISO-owym znaczeniu. Jak się zachować za osłoną. To dosyć istotne dla osób, które początkują wejstowce, bo wszyscy się uczą z filmów, a filmy źle pokazują i to warto wyprostować. I wyposażenie, czyli to, co się Wam przyda na koniec. Czym się różni taktyczne podejście w ASG i w broni palnej w kontekście CQB? I tutaj się pojawia właśnie głos, CQB nie ma w wejstowce. Jeżeli jesteście ze swoim kolegą, chwila się tutaj, i sobie stoicie w tak zwanym staku, to jak mijacie bronią tego kolegę, to nigdy nie wymierzacie w niego, tylko poza obrębem, tak? Jest ciemno, macie latarkę, dajecie, małą kuladę, pach, strzelacie. Jeżeli gramy tak, że każda kulka to jest śmierć, czyli to nie jest jakiś mixing, tylko zwykła strzelanka, to wtedy bardziej się opłaca stać bokiem. Że jak strzela do nas, strzelamy się 1:1, to żeby być troszeczkę będzie. Jeżeli nie ma to takiego znaczenia, zależy nam bardziej na tym, żeby zasłonić na przykład naszych kolegów, którzy idą za mną, tak? Czyli jest z pięciu. I nawet jak ja dostanę, to okej, ale cztery spróby zdejmą do tego pacjenta i nam się dopłaca, no to lepiej być szeroko, żeby ich zasłonić. Jak jest missing, i tu mamy błyskę, które jak trafimy w płytę, to ona się nie liczy ten strzał, no to też bierzemy pod uwagę to, jakie są zasady, tak? Że ten jest nauczony, że tam wchodzi jako trzeci, nie żyjesz. I oni muszą się szybko dostosować. Więc w CQB, tak w ogóle w walce, jest taka zasada, że po prostu zawsze gówno trafi w wiatrach, czyli shoot, hit, defend, i trzeba cały czas się dostosowywać i cały czas myśleć. CQB jest dla ludzi inteligentnych. Jak jesteśmy w takim pomieszczeniu, jeżeli nic się nie wydarzyło nadzwyczajnego, to ja tutaj nie stał. Stałbym gdzieś przy ścianie. Dlaczego? Bo tutaj mam 360, tak? Zespół, jak stoimy tutaj, ma 360 do obstawienia. A tutaj, jak jesteśmy, mamy już tylko 180. Tak? Jak jesteśmy w rogu, to jest jeszcze mniej. Podobnie unikać standardowych schematów. Przypuśćmy, że to jest to, tak? I trzy razy pod rząd gość się tutaj chowa. To ci, co wchodzą, to już wiedzą zawsze, że trzeba po prostu tutaj, o, w momencie, jak wchodzę, to obejmuję tą strefę ogniem kryjącą. Można wziąć tą szafę, postawić przy tych drzwiach i postawić się na górze. Kto się będzie spodziewał, że tam pod sufitem jest pacjent? Jak 13 razy wchodziliśmy do tego pomieszczenia, tego nie było. Przynoszę na strzankę stretcha albo jakieś taśmy i blokuję te drzwi. Cholera. No, to cały czas trzeba myśleć, jak odebrać inicjatywę przeciwnikowi. Unikaj ataku z kilku kierunków. Jeden punkt, to jest ważne. Wiadomo, że jak walczymy z tej strony i z tej strony, to przeciwnik, który musi obstawić te dwa kierunki, ma trudniej. I to jest prawda. Ale najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to umówić się, że wejdziecie od dwóch stron do tego samego pomieszczenia. I teraz alfa weszła szybciej, brawo weszło później. Weszło do pomieszczenia na bojowo, tak? Nie mieliście komunikacji radiowej, albo po prostu nie zgadaliście się. I w tym momencie brawo widzi cele w pomieszczeniu i je zdejmuje. I dopiero kilka sekund później sobie zdaje sprawę, że właśnie zrobiliśmy nasze kółki. Wyobraźcie sobie, że to jest pistol. Ja sobie tnę go na kawałeczki. To jest bezpieczne, to jest bezpieczne, to jest bezpieczne, to jest bezpieczne, to jest bezpieczne. W efekcie zawsze wychodzi tak, że ta część jest niebezpieczna i ta część jest niebezpieczna. I powoli wysuwamy się. Okay. Teraz jest potrzebny mi drugi gość, tutaj wpadliśmy do mniej więcej do tej linii, czyli odtąd, dotąd był bezpieczny. Teraz drugi gość wychodzi za nas i jedzie odtąd, dotąd. Mnie się bardzo skrytowało to, co kiedyś policjant sobie mi pokazał. O, bardzo szybko.
waszych killów i najważniejsze jest to, że jesteście wystawieni tylko tyle, ile trzeba. To strzelają do mnie. Uwielbiam to film, mam tylko oczywiście nigdy tak, tylko jesteśmy z grupą i możemy zrobić to szybko, możemy to zrobić jakkolwiek, ale jak coś się wychyla, to z grupą. I przez cały czas jestem w ten sposób, znaczy, że jeżeli on postanowi mnie zaatakować, to jestem gotowy, a nie... O kur... To co mówiłem, stretch. Na przykład kiedyś moi kumple mieli taki fajny missing i zabunkrowali sobie budynek stretchem. Czyli wszystkie okna objechali stretchem i zostawili tam takie małe dziurki do strzelania z grupy, tak? I one pierdzielali do wszystkiego, co się rusza na zewnątrz budynku, a my się do nich strzelali i nie mogliśmy ich strzec, bo stretch po prostu jest na tyle elastyczny, że wyhamowało te kulki, a było tam dosyć gruba warstwa. I bunkier, no po prostu bunkier nie nas zdobycia z zewnątrz. Bo każdy pluton, czyli każde 30 osób, miało mieć jedną drobinę. I mieliśmy wchodzić do pierwszego piętra. Przyjechaliśmy na miejsce, nikt nie ma drobiny. Ale egzotowcy nie są profesjonalni, nawet tak mówię, że są mega profesjonalni, to nie są. I to trzeba zawsze brać pod uwagę, że się dowodzi taki national guard, takim myśliwym. Bardzo dziękuję. To jest gotowanie produktu. Tak, gotowanie produktu. Jak chcecie poczytać o zielonej taktyce, bo...